Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skateboard i witam was w kolejnym odcinku, czwartym chyba już odcinku z Mrocznych Tajemnic. Witam was, cześć cwaniaki. A z tego co słyszałem, to Serwin chyba nie będzie zachwycony, że go okradłem. Mamy mięso, może mały handelek? Pokaż mi co masz na sprzedaż. Zobaczmy. Proszę. Okej, okay, dobra, handel... 3300 bryłek chłopchowa? Jakie pieniądze! Gdybym miał co sprzedać, to bym chętnie sprzedał. Ogólnie... Nie, no w sumie ogólnie to mamy co sprzedawać, ale jeszcze zarobimy. Czy ja mam mięso już rzeczywiście? Mam mięso dla ciebie. O, mam, super. Teraz czy jest tyle, ile powinno. Bierzę ci na słowo, chłopcze. Bardzo dobrze. Zasłużyło się nagrodę. Jej, pierwszy quest, jak miło. 20 wilczych z tym będzie ciężej. Jeżeli nie potrafisz oprawiać zwierząt, to znajdź jakiegoś myśliwego. Eden jest w tym co. No właśnie, musimy się nauczyć oprawiać zwierzynę, ale czekaj, czekaj, czy mam do ciebie kilka pytań? Akurat mam. Okej, okay, możemy pomęczyć, okej. Okay. Czyli nie ma na mnie foszka, bo się bałem, że wiecie, to, że go okradłem może spowodować, że sobie za bardzo z nim już nic nie podziałam, ale jednak spoko, jest ziomkiem. Będzie trzeba ogarnąć te wilcze skóry nie tylko dla niego, ale również do tego mini zadania, więc fajnie by było znaleźć rzeczywiście myśliwego, który by nauczył mnie obrabiać skór. Mam 20 punktów umiejętności, więc bez problemu powinno się udać. Cześć, ta Hangor, to chyba ty jesteś tu koksem największym. No wybaczcie, ale musimy pogadać z ziomkami. Dlaczego marnotrawisz mój cenny czas, chłoptasiu? I ten dam... Myślałem, gówno mnie obchodzi, to też chodzi ci po głowie. Jeżeli otwierasz dziubo po mojej obecności, to albo masz bardzo ważki powód, albo jesteś skończonym kretynem. Ważny, słyszałem, nie ważny. Słyszałem, że to ty tutaj dowodzisz i chciałem... Posłuchaj mnie, gnojku. Mam dzisiaj dzień dobroci dla błaznów, więc tym razem nie obiję ci pytka. Ale jeżeli jeszcze raz będziesz mi przeszkadzał bez powodu, to nabiję twój pusty łeb na maszt tego cholernego wraku. A teraz spadaj i ciesz się życiem. Odsuń się! Także widzicie, całkiem niemiły z niego gościu. Słabo, słabo. I mamy tutaj, rzeczywiście jest wielka głowa trolla nad wejściem. Tutaj cię stwora w ogóle. Ryżówka i naprawdę bardzo ładny obraz. W ogóle fajnie wygląda. Nie wiem, kogo bym mógł przedstawiać ten obraz, ale okej. Okay. Czy on może się obrazić za to, że ja na przykład będę chciał zwędzić jego skrzynki? Zobaczmy. Lewo łamy pękło, prawo kolego. Pękło. Dobra, nie jestem w stanie nawet ich otworzyć, bo łamę wytrychy w każdą możliwą stronę. I rzeczywiście łapy precz od razu tutaj wkurzył się na nas ziomeczek. To nie będę go rzeczywiście bardziej denerwował. Wiem, że przegapiłem jakiś ten... O, ty, tu złoże magicznej rudy jest w ogóle. Śmiesznie. O, co jest, ale bugowanie. No i to w sumie tutaj... Ja miałem z kimś pogadać chyba jeszcze, czy z Monkiem, czy z nie z Monkiem? Kurde, powiem wam, że tak wydawało mi się, że tu więcej ludzi mieszkało w tym obozie. Okej, okay. Możemy jeszcze przejść się w sumie do Monka, zobaczyć, czy coś dla niego nie będę potrzebował. A tu Angar jest, a nie Monk, okej. Okay. Podobno szukasz kogoś, słyszałem, że byłeś kiedyś paladynem. Zacznijmy może od tego na górze. Czego chcesz? Nie widzisz, że mam pełne ręce roboty? Słyszałem od Korta, że masz jakiś problem. Może mógłbym okazać się pomocny. A może i mógłbyś. Tangur zjechał mnie za to, że się nie wyrabiał z wykowaniem mieczy. Ochrzanił też Monka i kazał mu osyć to, co robię. Zbliża się czas kolejnej dostawy, a my nie mamy jeszcze gotowych mieczy dla tych cholernych bandytów. Ale najgorsze jest to, że brakuje mi stali. Posłuchaj uważnie. Potrzebuję 40 stalowych prętów na nowe głownie do mieczy. Okej, da się ukraść. Sam nie mam czasu za tym latać po kolonii, bo akurat jestem zawalony robotą. A poza tym, w starym obozie i tak nikt mi nic nie sprzeda. Gomez i ta jego banda paprańców niezbyt za nami przepadają. Dlatego potrzebuję kogoś, kto ruszy tyłek i pogania za tą stalą. Więc co ty na to? A to no, ja kurde. Będę z tego miał. Mogę dać ci magiczny pierścień, który znalazłem kiedyś w ruinach orkowej świątyni na kontynencie. O, to kontynencie. Jest ten pierścień, no tak. Już zacieram rączki, ponieważ wiem, co to za pierścień i oczywiście, że w porządku, że rozejrzę się za stalą. Mówisz coś do rzeczy. No ziomuś. Jak mówiłem wcześniej, potrzebuję 40 prętów. To całkiem sporo. Gdzie ja znajdę tyle stali? To już twoje zmartwienie. Pokręć się po kolonii. Huno w starym obozie na pewno ma jakieś na sprzedaż. Popytaj też Kowala w bractwie. Weź te rudy, bo stal jest w cenie. Więcej nie dostaniesz, bo Tangor zabrał moją działkę za to, że tak guzdram się z tymi mieczami. Jak wykuję te cholerne miecze, to może oddam moją część rudy. A wtedy pokryję twoje straty i być może dorzuca coś ekstra. No, spoko. A teraz spadaj, bo muszę brać się do pracy.
Dobra, dobra, czekaj, Angar, bo ty jesteś myśliwym podobno też, poza tym. Nie mam tej stali, a zastanawiam się, bo ja rozgrzałem niestety pręty. I on nie będzie chciał ode mnie tych rozgrzanych, tylko muszą być surowe, nieobrobione w żaden sposób. Zobaczcie, mam 27 rozgrzanej stali i tylko 3 zwykłej. Tak to połączyć, byśmy mieli 30 już, także do 10 by brakowało. Ale jeszcze nie okradliśmy w starym obozie Kowala, więc spokojnie. Chcę do niego zagadać w sprawie tej służby Innosa. Serwin powiedział mi, że byłeś kiedyś paladynem służby Innosa. Ten stary pijak za dużo gada. Poza tym, to nie twoja sprawa. Co ty tu w ogóle jeszcze robisz? Zapieprzaj po te cholerne pręty. No już, już, już. Dobrze. Zapieprzać będziemy o wiele lepiej, również gdy już zrobimy tego questa. Tutaj tak przy okazji. Cześć, Kord. Tak, w ogóle to okradłem wasz cały obóz. Nie chciałbym cię narzucać? Znowu ty? No, skoro już ty jesteś, to gadaj o tym. Nie wiem. Słyszałem od Serwina, że coś ci zginęło. Tak, bardzo śmieszne. Ha, ha. No to jak już się pośmialiśmy, to może spalę. Sam sobie poradzę z tymi gnojkami. Jak chcesz. Ale zdaje się, że Tangor ma już dość czekania. Poza tym Serwin naszykował już towar na następną transakcję. Cholera, masz rację. Nie mogę ganić się za tymi pretensynami, jednocześnie pilnować obozu przed ciekawskimi gnojkami, jak nie przymierzałem ty. Wiesz co? Może jednak się przydasz. Jakiś tydzień temu wysłaliśmy Kyro i Nikolasa, towarem dla Quentina. Mm. Tak, słyszałem już od Serwina, że tamci dwaj gdzieś się zawieruszyli. A no właśnie. Tangor podejrzewa, że dali nogę z naszą rudą. Ale mi się wydaje, że spotkała ich jakaś niemiła niespodzianka. Znam Kyro od 2 lat i jestem pewien jego lojalności. A co do tego Nikolasa, wcale bym się nie dziwił, jakby to on wywinął jakąś sztuczkę. Ten gnojek myśli, że jak jego ojciec był baronem, to wszystko mu wolno. Jak wiesz, zbliża się termin kolejnej dostawy, a my nie wiemy, co się stało z poprzednim. Niech zgadnę. I tu w scenie dramatu pojawiam się ja. Tak, jesteś bystry jak woda w pralce. Ale masz rację. Potrzebujemy kogoś, kto zbada tę sprawę i dowie się, co z tą cholerną stawą się stało. A co ja będę z tego miał? Jaka zmiana nagle głosu. Już się nie bój o nagrodę. Rób swoje, a na pewno nie pożałujesz. Aha. Kuro zawsze zatrzymywał się na odpoczynek w opuszczonym obozie myśliwych, niedaleko starego obozu. Sprawdź tam. Jak będziesz miał szczęście, to może tam go odnaleźć. Ja go nawet tam odnalazłem, ale nie chciał ze mną gadać, dopóki cię, Kord, nie poznałem. Czy Monk poszedł do kuchni? Kuchni, do kuźni. Tak, będzie gotował patelnią nad tym wielkim paleniskiem. Monk, no nie bądź świnia. No, Monk nie chce ze mną gadać. Ewidentnie coś mu się nie podoba. No Monk, przestań tutaj, kurde, ostrzyć. A nie, nie mam z tobą nawet nic do pogadania. Sorry, że się zaczepia. Więc, ogarnąć stal, ogarnąć zagubionych ludzi. I w sumie wrócić do Diego, powiedzieć, że udało nam się odzyskać jego paczkę? Wszystkie drogi prowadzą do starego obozu, ewidentnie. Cześć, Kostek! Co tam u ciebie? Siema, siema, ziomuś. Jak tam? Dobrze się wisi? Elegancko. Lubię to, jo. Także, tu już w miarę jest wyczyszczone, ponieważ tędy właśnie sobie biegłem, jak tutaj tuptaliśmy. A żeby was nie zanudzać, wilków nie jestem w stanie pokonać. Tu chyba były wargi też, przed którymi musiałem mocno szybko biec na mych bezimiennych nóżkach. Pójdziemy sobie teraz do starego obozu. O, właśnie, tu nie tylko zębacze, ale całe to łatajstwo. Ja chyba przebiegałem jakoś tak trochę bardziej środkiem, nie przez mostek. No, także widzimy się zaraz w starym obozie. Tam będziemy kontynuować zabawy, ukradniemy trochę rzeczy, ogarniemy parę tematów. I zabijemy może po drodze przy okazji też parę ścierwojadów. Także ja zajmę się tym i magią montażu. Jesteśmy chyba przy Kowalu w starym obozie. I jesteśmy na miejscu, już tutaj w kuźni, Huno. Huno, czy ty się fokniesz, jak ja obmacam twoją skrzynię przy wszystkich? Chyba nie. O, wytrych pękł. O, prawo, prawo, lewo, ojej. Prawo, prawo, lewo, prawo, oj, shit. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo. Udało się, parę wytrychów, ale 20 stali i 2 niewykończone miecze wpadły do kieszonki. Zgaduję, że to nie będzie takie proste. Kurczę, i że tej stali rozgrzanej mi nie policzy jak zwykłą stal. Czyli potrzebowałbym jeszcze 17 kawałków stali. Cześć, Huno, czy ty masz na sprzedaż może coś? Albo widzę, że znasz się cokolwiek innego? Jeszcze nikt nie miał powodu. Nie, narzekają. Tak, tak, tak. Jak długo zajmuje wykucie miecza? Jak długo? To zależy, jeśli chodzi o najprostsze ostrze. Kilka minut na proste ostrze? Oczywiście, pod warunkiem, że jestem odpowiednio zmotywowany. Finansowo. Oczywiście, świry pokroju świstaka muszą czekać na swoje cacka nieco dłużej.
Czyżby Świstak za mało ci zapłacił? Świstak ma opłacił. Nie, wręcz przeciwnie. Za swój ostatni miecz dał mi 150 bryłek rudy. Ale facet lubi bogate zdobienia i takie tam babskie fanaberie. A to oczywiście kosztuje. Ciekawski z ciebie facet, kolego. Nie, ja tylko tak ten. Jak chcesz z pracą? Jak sto? A co cię? Być może mam dla ciebie zamówienie. Czyżby? Jeszcze się zastanowię. Wróć jak... Dobra. Chętnie spróbowałbym sił jako kowal? Chętnie spróbuję. Tylko nie wyobrażaj sobie, że tak łatwo jest wykuć solidny miecz. Czy jestem w stanie u niego się czegokolwiek nauczyć? Dobra, weź stal potem. Weź stal, rozgrzej, rozumiem na kowadle. Włóż rozgrzane, na koniec trzeba je jeszcze na ostrzyć. No, ostrzyć pewnie, ale... Oczywiście do tego wszystkiego potrzeba odpowiedniego wyposażenia. Okej, możesz mi je sprzedać. O właśnie, o to chodzi. Bo chyba wydaje mi się, że ja nie będę w stanie tego zrobić, bo modyfikacja wprowadza te kowalskie różne umiejętności u innego kowala. Dobra, ale chciałbym kupić co nieco. Co ty masz? Masz stal 40. Okej, ostrza nie chcę, ale stal chętnie przyjmę. Młotek już kowalski chyba zdobyłem od kogoś. Mógłbym oddać bryłki, ale wolę jednak przehandlować inne pierdółki, których zupełnie nie potrzebuję. Ty, jakieś lepsze łuki mi wpadły. Kiedy to się stało? W ogóle 4 myśliwskie. A myśliwski to jest kurde za cholerna ilości pieniądza. To mogę oddać te nadprogramowe. Niewykończony miecz? No nie, bez sensu by było teraz go oddawać. Nie możemy kubkami dohandlować. Będziesz chętny na kubaski, cwaniaczku? No pewnie, że tak. 280, dodam parę łuków i dostanę trochę stali za to. I teraz ile tej stali już mamy? Dalej za mało, coś czuję, dalej za mało. Gdzieś na samej górze. O Jezu, Huno! Huno, co się stało? Jaki nagle ataku dostał jakiegoś paniki, nie wiem. A 30 stali, no to jeszcze dychę, bo ja i tak tą rozgrzaną sobie koniec końców przerobię na coś fajnego, to nie przejmujcie się cwaniaki. A jeszcze jakiś mieszek mi tutaj wpadł, weźmy sprawdźmy co tam jest. 25 bryłek, no nie spoko, to wystarczy. Mamy turbo kozaczki tutaj ten. No dobra, jakoś tą stalę jeszcze myślę, że weźmiemy, znajdziemy. W ogóle Fletcher, czy ja nie mam do ciebie o czymś do pogadania, tak przy okazji? No ty to lubisz się tu krzątać. Hej, ty. Hej, jeśli ty chcesz się pozbyć swoich pieniędzy za ochronę, wybrałeś zły dzień. O nie. Tak? A dlaczego? Bo mnie tu nie ma! To niezły Fletcher. A gdzie jesteś? Z jakim sensem rozumiem? A gdzie jesteś? Czyżby? A gdzie jesteś? W tej chwili siedzę w zamku przy ognisku i popijam piwo. Okej. No dobra, w takim sensem rozumiem. To jakim cudem z tobą rozmawiam? Nek gdzieś zniknął. Zwykle to on patroluje. Ja znalazłem już Neka. A dopóki nie raczy się tutaj zjawić, to rozkazał mi mieć oko na wszystko. Spoko, zaraz będziesz wolny. Już znalazłem Neka. A wiesz, gdzie jest Nek? Wiesz, gdzie się podziewa Nek? Nie, i raczej się tego nie dowiem. To jest ciekawe. Jeśli komuś coś o tym wiadomo, to pewnie tutejszym kopaczom. Ale oni nie rozmawiają ze strażnikami. A zwłaszcza ze mną, bo wiedzą, że brzydzę się ich robotą. Założę się, że podśmiewają się ze mnie za moimi plecami. Taki smutek. Dobra, chodzi o Neka? Chodzi o Neka. Tak? Chyba go znalazłem. Co? Gdzie on jest? W innym, lepszym świecie. O cholera! To znaczy, że będę tutaj tkwił do końca życia. Miałem nadzieję, że ten Benzwał jednak wróci. Nie wróci. Teraz mam kłopot. A no, smutna sprawa. Jaki problem? Jestem winien Skatiemu nie lada sumkę. Kiedy dowie się, że przejąłem działkę Neka, będzie mnie nachodził codziennie. To jest ciekawy też motyw. W ogóle fajnie, że można było tutaj ale z nim ale dlaczego to nie pogadać? Zbierasz pieniędzy za ochronę? Nek zebrał już, co było do zebrania. Więcej z nich nie wyciskam. Widzicie, ktoś zabił Neka dla pieniędzy. Dobra, ale Fletcher, chociaż pogadaj sobie w tym temacie. Mi się przypomniało tak przy okazji, że muszę oddać informację o tym, że Neck is dead do pewnego cwaniaka, który siedzi niedaleko. Ty, a ten tutaj ziomek, co się tutaj w sumie rozgościł, jak ty się nazywasz? Martinez. Hehe. Czy ja przypadkiem ciebie nie miałem znaleźć tak przy okazji? Windows Defender, mam nadzieję, że nic nie wywali. Kim ty jesteś? Kim jesteś? Nikim ważnym. Odejdź. Teraz jego skórze. Odejdź. Okej, okay, a ty masz tu jakiś kuferek swój, czy ja mogę ci spróbować ukraść coś z tego kuferka? Zgadnę, że popękają mi wytrychy. A nie, działa. Prawo, lewo, lewo, prawo. Nie, prawo, lewo, lewo, lewo. Okej. Okay. O Jezu, jakie pierdoły w tym. To myślę, że tą skrzynię przerobili w Mrocznych Tajemnicach na coś sensownego. A, i zlegował mi gierkę, bo ten. Czy ja mam wytrychy? Powinienem mieć. A, na lutni zagram, to będę mógł ją sprzedać. A, mogę w sumie wam zagrać dłużej nawet. Brzdęk, brzdęk, piękna gitara sobie zagrała i no.
Sprzedamy ją za grube ilości bryłek i kupię sobie więcej rzeczy. Cieniu, wybacz, zabrałem ci jednego twojego kumpla do pogadania, łysolku, ty mój kurde zmoknięty. No tak, odprowadziliśmy Mordraga już do obozu nowego i my tutaj mamy... Co my mamy? Dexter już dostał, co miał dostać. Z od Fiska... A, ty, słyszałem, że Fisk ma dla nas questa. Tak przy okazji mnie informowaliście w komentarzach i w ogóle za wasze komentarze serdeczne wam dzięki. Fajnie, że piszecie i przypominacie, bo quest chyba na zbroję jakieś. Ile chcesz za tą zbroję? Nie świeżyć wszystko. To moja pierwsza zbroja. Znalazłem ją, zanim dostałem cienie. Miał ją na sobie jakiś martwy człowiek w jaskini pełnej gobliny. Przeżyłem wtedy koszmar. Goblinów były setki, a ja byłem sam. Jasne, jasne, a potem je wszystkie zabiłeś. Odbiło ci? Uciekłem wtedy do obozu. Wróciłem tam następnego dnia, godziny już nie było, a zbroja wciąż tam leżała. Interesująca opowieść. To się już nie ile chcesz za ten pancerz? 1100 bryłek rudy. Ile? Ty pijawsko! Skórzana zbroja za 1100 bryłek? O mój Boże! Pokaż mi swoje... Co to jest za jakiś w ogóle... Chyba chłopa powaliło. No dobra, mógłbym kupić, ale czy ja potrzebuję jakiś skórzany pancerz z człowieka, który w nim umarł i w ogóle po trupie nosić? To tak dziwnie. Świstak też jest zachwycony, ma nową kosę, tą swoją hehe babską kosę. Wiem, co możemy kupić, ale to za chwilę. Oj, wiem, co możemy zrobić. Siema, a co to za piękna chata, przyjaciele? Ej, co jest? Przebiegłem tak bez problemu? Co? Co tu się dzieje? Nie poznaję tej giereczki. Halo, idziemy w drugą stronę. No co jest? Halo, Kyle, ile razy mam wam powtarzać, sukinsyny, żebyście nie przebiegali przez moją chatę? A ile ja mam razy przebiegać przez tą chatę, żebyś mnie zagadał, kurde ty? Co cię ugryzło? To o co chodzi? Zostaw mnie w spokoju! Mam was wszystkich serdecznie dość! Wszystko zaczęło się, gdy zbudowałem sobie tę chatę! Wszyscy mówili, nie buduj chaty tak blisko rowu! Ale żaden z tych sukienkotów nie powiedział mi, co się może stać, jeśli ją tu jednak wybuduję. Jak wróciłem z kopalni kilka dni temu, miałem dodatkowe drzwi. Idealnie, banda wieprzy, nienawidzę ich. Nie wyobrażasz sobie, jak ja ich nienawidzę. Teraz wszyscy przełażą przez moją chatę, jakby nigdy nic. Każdy cholerny dupek. Jezu, pamiętam jak za pierwszym razem grałem w Gothica i oczywiście przebiegłem przez tą chatę. Jakiego zawału dostałem, jak ten chłop zaczął się na mnie dosłownie drzeć, to po prostu serce mi zamarło i po chwili odpuściło i zacząłem po prostu brechtać i lać prawie, że na podłodze ze śmiechu. No, szaleństwo, szaleństwo, uwielbiam. Naprawdę, za każdym razem jak to słyszę, to mam taki flashback do młodego Robinga, który pierwszy raz gra w Gothica i nagle zostaje zaskoczony przez tego zioma. Znalazłem tak przy okazji. To świetnie. A masz na to jakieś dowody? Jego amulet chyba mamy, tak? Mamy amulet, proszę. Znalazłem przy nim ten amulet. Proszę, oto on. Właśnie o ten amulet mi chodziło. Mądry z ciebie chłopa. Założę się, że kusiło cię, żeby zachować ten amulet dla siebie, co? Jakby Diego pytał o ciebie, opowiem ci za tobą. Okej, okay, pan dubbingowy, który dubbingował złego, trochę mu chyba tutaj uciął. O, Grahamie, gdzie jesteś, przyjacielu? Widzę w twojej chacie cały czas. No, więc ja tutaj przybyłem i że niby mapę, ale tak naprawdę wiecie sami, co ja tutaj chcę kupić. Ja mamy teraz dużo różnych rzeczy. Może sprzedam trochę dzbanów i patelni. Tak, 4 patelnie i 8 dzbanów. Brzmi jak coś, co warto za to wymienić, co właśnie wymieniłem. Czy chcecie zobaczyć to już teraz? Nie, zostawmy to sobie na jakąś dobrą okazję. Nie ma tak od razu, kurde, chcielibyście. Ty, Diego miał fajny kufer w swojej chacie, z tego co pamiętam. Trochę ciężko otworzyć, ale chyba był całkiem, wiecie, pieniężny. Więc spróbujemy. Oh shit, man, dlaczego dzisiaj łamy tak dużo wytrychów? Prawo, o Jezus Maria. Prawo, lewo. Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, prawo. Okej, złamałem za dużo wytrychów, ale zobaczcie, 3 wytrychy, 120 bryłek i dodatkowo jeszcze dużo, dużo fajnych rzeczy, nawet 5 mikstur leczniczych. Sorry Diego, że cię tak okradam, nieładnie. I kubek i talerz ci zabiorę, żeby już wszystko ukraść, co się da. Lecimy. Kurczę, wiecie co chciałem? A, przy okazji Torus, udało mi się odprowadzić Mordraga. Wracając do Mordraga, tak przy okazji. Facet już nigdy się nie pokaże, gdzie znajdę go? Nie no. Facet już nigdy się tu nie pokaże. Wolałbym, żebyś go zabił.
Ej tam. Więc no, muszę dostać się do zamku i sumkę. No, ale quest jest zrobione. Możemy zrobić zupę z chrząszczy, ale nie chcę zabijać chrząszczyków, więc chwilowo odpuścimy temat snafa. Chodźmy w stronę areny, pójdźmy też do rączki w sumie po questa. Ach, mogłem się nauczyć tego. I tak właśnie muszę się nauczyć zbierać trofeów, to by można było znaleźć jakiegoś myśliwego, który i uczy skradania i zbierania trofeów. Nie wiem, czy kawaler ni jednego i drugiego mnie nie nauczy. Nie mógłbyś się wstawić u Diego? Nie mógłbyś wstawić się za mną u Diego? To zależy. Jeśli udowodnisz, że nauczyłeś się czegoś w złodziejskim fachu, będzie jak mam to niby z ciebie? Wyucz się którejś ze złodziejskich umiejętności. Dobra, bardzo chętnie. Także mamy już tu questa też aktywowanego, w razie czego, czy u Skatiego, bo u Skatiego przy arenie to w ogóle się kręci dużo typów, jest Rufus, Shrat i cała reszta. To możemy spróbować pogadać z nimi, zobaczyć, czy ktoś ma coś do powiedzenia. Siema Rufus na przykład, cześć. Cześć, jestem tu nowy. Jak to co? Wszyscy chcą walczyć na arenie. Każdy ma szansę trochę tu zarobić. Myślałem, nawet że to ktoś taki jak ja. Spróbuj swych sił na arenie. Za skopanie czyjegoś tyłka dobrze tu płacą. Mnie to nie dotyczy. Dobra, także jesteś z nowego obozu? Jesteś z nowego obozu, więc może wiesz, kim jest ryżowy książę. Był jednym z pierwszych ludzi, którzy trafili do kolonii. Pomagał w zakładaniu nowego obozu i rozpoczął tam uprawę ryżu. Dziś jedyne co robi, to obnosi swoje brzuszysko po magazynie. Dalej słuchał tej paplaniny. Za dużo ryżu, innymi dlatego też opuściła nowy obóz. Miałem już dość jego kretyńskich uwag. O! Ryż, ścierwojad, keratynka, zrobią z ciebie skurczysynko. Cześć Herek, w ogóle ty tutaj? Co słychać? W tym obozie jest miejsce tylko dla jednego z nas. Lepiej no proszę. Gdyby to zależało ode mnie, dawno już byś nie żył. Wiesz, dlaczego tu trafiłem? Zabiłem 12 ludzi jednej nocy. Ot, tak sobie. Uwielbiam. Jezu, i to hihihi na końcu jest, dobra. Okej, ziomeczku. Spoko, niech tak będzie. Co tu robisz? Nie było zbyt mądre. Pozwoliłem ci się do mnie odezwać. Tylko tak żartuję. Długo, to nie te cholerne świry zaczynają mnie już denerwować. Dlatego tu jestem. Nie odzywaj się do mnie. Módl się łaskę śniącego. Twoje zadanie jest szczególnie ważne. Ech, przy tych ludziach można w mig zwariować. Nic dziwnego, że mieszkają tam sami wariaci. Jestem Shrat. Nowicjusz pierwszego stopnia. I będę nim już do końca życia. Pięknie. A masz tatuaże i łysą głowę w ogóle. Wow. Chciałbym dołączyć do bractwa. Chcesz tam zamieszkać? Moglibyśmy przemierzyć całą kolonię. Odciążyć kilku frajerów z ich gotówki. Zebrać trochę rudy. Co ty na to? No, brzmi spoko. Ja jestem za Szracik w razie czego. Okej, no i jest standardowo Gorhanis, jest Kirgo i jest Karim. No ale o co ci chodzi? Gdzie ty chcesz iść ty? Nagle przyszedłem, a wy już zadymkę robicie. Dobra, Skati, przyszedłem, żeby obili mi mordkę, wiesz, chyba. Chciałbym ustalić pojedynek, myślałem, że stary i nowy obóz się nie dogadują. Walka jednoręcznym orężem. Chciałbym odbyć pojedynek na arenie. Chciałbym odbyć pojedynek na arenie. Niech będzie. Spisowe kosztuje 50 bryłek rudy. Ilość twojej nagrody jest zależna od ilości rudy postawionej na twojego przeciwnika. Dzisiaj na arenie walczy Rufus. Zasady są Rufus. Proste. Wygrywa ten, kto dłużej utrzyma się na nogach. Aha. Wygrany ma prawo wziąć cały dobytek przeciwnika, gdy ten leży nieprzytomny. I najważniejsze, nie wolno zabijać. Czy dalej jesteś zainteresowany? W sumie jesteśmy, ale chyba bym wolał najpierw się wyleczyć, tak, czy coś w ogóle. Doskonale. Walka 255 możemy wygrać. O 16. Wow. Jednak w razie komplikacji masz 3 godziny, by stawić od się na arenie. Od 16 do 19, niestety, rozumiem. Niestety, twoje prognozy nie są zbyt dobre. Większość ludzi stawia na twojego przeciwnika. No cóż, nie dziwię. Nie każ dłużej na siebie czekać. Dobra. Która jest godzina w sumie? 18.46, oj, to chyba powinniśmy już tam ruszyć w takim razie. Liczę na to, że wygram, więc no, cwaniaki, stawiajcie bryłki na mnie, będzie kurde elegancko. No nie, no, myślę, że to będzie podstawowy jakiś przeciwnik, zgarniemy parę bryłek i się dokoksimy dzięki temu. To co, Rufusik, jedziemy z tym koksem? Czy ja mam cię zacząć bić, czy co się dzieje? No Rufus, już, o. Więc co, tobą mam walczyć, niech będzie. Wyciągaj broń i pokaż, jakim jesteś wojownikiem. O, nawet ktoś nas obserwuje.
Nice. O Boże, ja mu prawie nic nie zadałem. Ale dlaczego? Jak to się stało? O, ty Rufus. Ej, Rufus walczy tą samą bronią co ja chyba nawet. Nieźle. O nie! O, ale mnie pierdyknął. Podwójne ciosy. Ej, blokowałem. Co to miało być? Okej, cwaniaki. Wygląda na to, że powinienem chyba dać trochę więcej w siłę albo w kryta. Ty, a jakbym na szybko z 10 kryta dostał? Ty, słuchaj, słuchaj, Skati, mój ty przyjacielu, kochany, łysy Paweł. Czy dałbyś mi tutaj jeszcze z plus 10 chociaż? Daj, no. Dzięki, super, dobra, wstecz. Rezygnacja, nie wiem za bardzo. No i fajnie, dlaczego mi zdjęło moją kosę? Nie wiem, nie wiem. Czy ja mogę... Ty, a gdzie jest mój miecz? A, tu jest. Dobra. Jestem ciekaw, jak z tym krytem teraz sobie poradzę. Czy rzeczywiście będzie lepiej się bił go, czy gorzej? Ale wiecie, i tak planowałem mieć trochę tego jednoręczniaka. Wyciągaj broń i pokaż, jakim jesteś wojownicą. A punktów nauki powinniśmy mieć i tak całkiem sporo. Ty, no, jak ja mu nic nie zrobię? Ule, mi pierdyknął znowu, halo! Przecież Rufus to jest największy biedak, kurde, tutaj obozowy jakiś leszcz. Kurde, siłę potrzebuję. Potrójny cios jeszcze. Ała, no będzie ciężko z największym plebem wygrać. Musiałbym mieć lepszą kosę, więcej siły, cokolwiek. Aj, więcej siły to na pewno. Tylko, że teraz od 16 najgorzej, bo jest akurat 18.49. Dobra, czy ja mogę się wczytać zanim zdecydowałem się, że hej, świetnym pomysłem będzie kombinować? Okej, 21. Chyba tutaj. Holipka, no, tego się nie spodziewałem, że będę aż takie wpierdy dostawał od takiego leszcza. Mój Boże. Cześć, Hracik, czy ja z tobą już gadałem? Tak, z tobą już pogadałem. Chciałbym dołączyć do bractwa, nie, raczej nie. Więc tak, 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 dobra, wszyscy obgadani. No nic, arena w takim razie chyba zaczeka. Znaczy, będziemy musieli tak dostać w ryjec, żeby zrobić questa. Ale teraz skoczę sobie do Kawalorna. To do Kawalorna najszybciej będzie... W sumie jeden pies, którędy pójdziemy, ale możemy iść tędy. Tak długo, jak mnie dotyczy. Pójdziemy do... Nie, oczywiście będzie drugą bramę. Dobra, widzimy się u Kawalorna. I jesteśmy u Kawalorna i tak jak mówiłem, tutaj się troszeczkę co nieco możemy nauczyć. Cześć, Kawalornie, jak tam o Jezu, i ta głowa, która ci rośnie. Co tu robisz? Jestem myśliwy. Poluję głównie na ścierwo jabłka. Nie, no to naprawdę myśliwy, że hej, nauka ucznictwa, czegoś o myślistwie? Możesz mnie nauczyć czegoś o myślistwie? To zależy tylko od tego, co chciałbyś wiedzieć. Wow, super, skradanie się za 10 punktów, rany bąskie, kto to widział? Chciałbym poruszać się bezszelestnie. I słusznie, skradanie pozwoli się dostać niepostrzeżeni do cudzych domów. Chodząc na lekko ugiętych nogach, będziesz mógł poważnie obserwować grunt, po którym stąpasz. Oczywiście no ktoś obserwujący cię z boku natychmiast nabierze podejrzeń. Zapamiętaj tak, tak, żeby nikt nas nie złapał i w ogóle. Czyli ty w sumie nie uczysz tak naprawdę nic o myślistwie. Może poza skradaniem, tak? Oczywiście, to super z ciebie myśliwy, który ten. A ucznictwo? Jako początkujący powinieneś zawsze pamiętać, że skuteczność strzelania z łuku zależy przede wszystkim od przyjętej postawy. O, oczywiście. Rozstaw stopy szeroko, ramiona unieś na tę samą wysokość. Jeśli uda ci się trafić, ale jeśli zastosujesz się do moich wskazówek... Tak, tak, możemy celować lepiej w ogóle, a zdobyć łuk ciebie będę mógł? Sprzedaj najwspanialsze łuki w całym starym obozie. No i pięknie, no to super, pokaż towary. Pokaż. Ile tam masz? 200 tych bryłeczek i jeden wytrych, no pierdoły. Dobra, można by było pójść spać, chociaż wtedy skipnie mi kolejny dzień z tego takiego zadania na te skóry, ale no kurczę, i tak będzie zaraz ciemno, więc wolałbym jednak nagrywać w dzień tutaj godziczkowy. Sen zrobił nam dobrze, mamy dużo HP, możemy biec dalej. No to mamy kolejnego questa jakby z głowy, dzięki temu, że nauczyliśmy się skradać, ale dalej tak myślę, kto by mógł mnie nauczyć zbierać trofea, w sumie ziomeczki tam przy samym, na samym starcie, tam przy tym ziomku, który próbował mnie zabić, też chyba z nowego obozu tam, ten że za naukę właśnie chciał bryłki i punkty. Ile mam punktów? 10 punktów nauki, chociaż obyśmy skóry. Ty, książkę z krwiopijców gdzieś u kogoś widziałem, jak przegrzebywałem. Tylko u kogo? Dobra, na razie skoczymy, nauczymy się troszeczkę zdobywania trofeów. Dobra, już dobiegam do ziomeczków, zobaczymy, czy mnie nauczy Draksik. Cześć, czy ty mnie nauczysz? Szukam krawca? Czy co? Szukam krawca dla Fiska. Widziałeś może jego poprzedniego dostawcę? Chyba wiem, o kim mówisz. Obawiam się, że dopadł do zębacze. Ale może, mogę ci pomóc. Jak mógłbyś mi pomóc? Gadnij, kim byłem, zanim trafiłem do kolonii. Nie mów, że krawcem. No nie zupełnie. Raczej rymarzem, ale zaczynałem jak zwyczajny szwać. Wydaje się, że Fiskowi zależy tylko na najzwyklejszych spodniach dla kopaczy. A z takimi szmatami poradzę sobie bez problemu. Możesz mi powiedzieć, że będę dla niego szył te spodnie, ale pod jednym warunkiem.
będzie mi płacił winem i piwem, bo mam już dość rżówki. Aha, powiedz mu, że sam musi przychodzić tu po spodnie, bo ja do starego obozu nie wejdę dobrowolnie. Racja, ma to sens. A nauczyłbyś mnie? Czego jeszcze możesz mnie nauczyć? Wielu rzeczy. Wprawny łowca potrafi zdobyć kły, pazury i skórę. W każdym razie każdy kupiec... Chętnie odkupi. Oczywiście, dobra. Ściąganie futer... To wszystko kosztuje po jeden? Punktów nauki? Dobierzemy wszystko, oczywiście. O kurczę, mi się wydawało, że ze skóry to chyba z 5 będą kosztować. Jak mogę zdobyć dawaj, skóry zwierzęny? Przecież zaczynaj to się skórowanie od zadu, przesuwając się stopniowo ku głowie. Spróbuj kilka razy. To nie jest takie trudne, a futra potrafią być bardzo cenne. Dokładnie, to jest chwila futra już. Wilków i cieniostworów można wykorzystać do szycia odzieży. Dobra, dobra, to zbierzemy wszystko. Na co powinienem zwracać uwagę, zdzierając skórę z gadów? Skóry topielców i bagiennych węży są szczególnie cenne. Jeśli przetniesz skórę na bokach, powinna sama odejść od mięsa. Brzmi smacznie. Pokaż mi, jak zdobyć pazury upolowanej zwierzyny. Prawdę mówiąc, to dziecinnie proste. Trzeba tylko znać odpowiednią metodę. Wygnij pazury do przodu, nigdy do tyłu. I pod żadnym pozorem nie próbuj ich wyciągać. Najlepiej pozyskiwać pazury jaszczurów. Od tej pory będziesz wiedział, które zwierzęta dostarczają dobrych pazurów. Dobrych pazurów dostarczają. Dobra, ików. Jak mogę zdobyć kły upolowanej zwierzyny? Przede wszystkim musisz uważać, żeby kły nie popękały podczas wyciągania. W tym celu wbij nóż w pobliżu środka zęba i delikatnie go podważaj. Warto zabierać kły wilków, cieniostworów i zębaczy. Nice, kły mamy i inne pierdoły, a czy tutaj... Dużo żądasz. W sumie, co on powie? Ale wiedza, którą mogę ci przekazać, pozwoli ci szybko odzyskać zainwestowaną kwotę. Dokładnie, i on ma rację, Drax. Wszystkie zwierzęta, które zabijesz, nie wiedząc jak je oprawić, po prostu zgniją. Tak. A to najzwyklejsze marnotrawstwo. Tak, tak. Za ich skórę mógłbyś zarobić sporo pieniędzy. Na twoim miejscu spróbowałbym możliwie szybko posiąść te umiejętności. To jest bardzo dobra porada. Mimo wszystko nie korzystałem z niej zbyt często, ale naprawdę jest to ważne, bo to naprawdę pieniądze, zwłaszcza gdy to kosztuje tak niewielkiej ilości, a w sumie punktów nauki, bo zużyliśmy 4 punkty nauki, żeby posiąść te wszystkie umiejętności, a dzięki temu będziemy w stanie naprawdę bardzo szybko zrobić dużą ilość siana. Teraz lecę jeszcze w jedno miejsce, które mi się przypomniało, że miałem tam iść. Po drodze zabiję sobie dwa tutaj te. O, a czekajcie, czemu pod X nie mam skradanie? Przecież tu jest najważniejsze. Skradanie, gdzie jest skradanie? Skradanie pod X-em. Lecimy. O, i być można ciki, briki, sniki akcje robić teraz. O, czuję, że nie jedna skrzynka teraz padnie łupem. Dobra. O nie, dzik. Jak to dzik? Bo tylko jeden. Dobra, zabiję sobie te cieniostwory. Cieniostwory już od razu, nie no, ścierwojady bez przesady. No i właśnie się zastanawiam, że chyba bym jeszcze sobie przywalił w siłę, wiecie, żebym mógł już krwepić. W sumie zastanawiam się, u kogo ja widziałem tą... O Boże, ile to, żeby nie działało, właśnie się nie sprawdziło. Zastanawiam się, u kogo ja widziałem... U kogo widziałem książkę na temat... Krwiopijców. Nie wiem, czy to nie było u Wilka przypadkiem w nowym obozie. Książka Krwiopijce, bardzo ważna, bo będzie można za jej pomocą sobie co nieco skubnąć z krwiopijców i dodatkowo zarobić, bo ona uczy chyba wtedy, że żądełka będziemy mogli jeszcze dodatkowo, bo teraz potrafimy wydobywać tylko... O rano, bałem się, że to nie wejdzie. Te skrzydełka, a te żądełka też są w cenie. Także wiecie, dodatkowa umiejętność. A przypomniało mi się, że tutaj taki sobie ziomeczek siedział i o nim już słyszeliśmy i w poprzednim, i w, chyba nawet w tym odcinku, więc no. A krwiopijców to od cholery lata, więc wiecie, zanim zacznę je tłuc na potęgę, to fajnie by było się tego nauczyć, żeby nie gniły, tak jak mówił Nandrax, żebyśmy mieli z tego pieniądz konkretny. Cześć Kairo, czy tam Kyro? Czy to ty jesteś Kyro? Kyro? A co cię to obchodzi? Śmierdząca syro, ja? Zostaw mnie w spokoju. Nie najlepiej wyglądasz. A ty co? Coś? Jesteś kapłanem Adanosa? Raczej nie. Wiem jednak, kim ty jesteś. Zwą cię Kyro i jesteś jednym z przemytników. Mów mi, ktoś ci o tym powiedział? Kort cię szuka. Kazał cię pozdrowić i zapytać się o przesyłkę. O cholera, to już po mnie. Kiedy ty przyjdzie? Raczej nigdy, bo nie ma czasu, żeby ruszyć dupsko z obozu. Przysłał mnie. Ciebie? A kim ty do cholery jesteś? Być może twoim najgorszym koszmarem. Oddawaj rudy albo przesyłkę. Nie rozśmieszaj mnie, nędzarzu. Spadaj stąd, zanim stracę cierpliwość. Nie lubię się powtarzać, ale powiem ci to jeszcze raz i do tego bardzo powoli.
Oddawaj tę pieprzoną rudę, gnojku. Dobra już. Spokój się. Przecież widzisz, że ledwo stoi na nogach. Może się jakoś dogadamy. Może. Mów, dlaczego nie wróciłeś z rudą do obozu. Ej. Wolałbym już o tym zapomnieć. Ale niech ci będzie. Jak zwykle, w drodze powrotnej do Quentina, chcieliśmy wstąpić do tawerny w obozie na Kielicha. Nikolas mówił, że dowiedział się od Aidana o jakimś skrócie koło rzeki. No a ja, głupi, się na to zgodziłem. Wszystko było w porządku, dopóki nie zbliżyliśmy się do tej cholernej jaskini. Nagle wypadło z niej pełno goblinów. Próbowaliśmy walczyć, ale było ich za dużo. Kiedy braliśmy nogi zapas, Nikolas potknął się i te małe sukni syny zrobiły z niego ścieczkę. Nie mogłem mu pomóc. A co się stało z rudą? Ruda jest w bezpiecznym miejscu. Schowałem ją, żeby nie wpadła w niepowołane ręce. Ale to wcale nie jest moim największym zmartwieniem. Wraz z Nikolasem przepadł mój łuk. To była pamiątka rodzinna. Mam coś ostatnio pecha. No nie idzie ci. To dlaczego nie wróciłeś do obozu i nie powiedziałeś o tym Tangorowi? Albo Kortowi? Przecież oni by mnie zabili. Wolałem zniknąć. Chyba dam już sobie spokój z prymitnikami. Wrócę do starego zajęcia, bo to robię najlepiej. W kolonii nie ma zbyt wielu myśliwych, więc da się z tego wyżyć. Zapomniałeś o jednym. Kort wysłał mnie po rudę. Dostaniesz rudę, jak przyniesiesz mój łuk. Dałem go Nikolasowi, bo chciał go wypróbować. Ale nie zdążył, bo gobliny były szybsze. Ciało Nikolasa powinno wciąż leżeć w jaskini. Chyba, że te małe potworki zażarły go razem z moim łukiem. Mam tylko jedną prośbę. Nie mów nic Kortowi ani Tangorowi. Powiedz im, że znalazłeś nasze ciała w jaskini. Jak będziesz miał rudę, to pewnie nie będą zadawać więcej pytań. A po nas płakać nie będą. Mam już dość takiego życia. To jak będzie? Brzmi spoko całkiem. Czy mnie w końcu, co mnie to obchodzi, nic z tego Kort musi poznać prawdę. W sumie pies... Niech będzie. Nie powiem. Nie wiem, czy jest jakiś deal z tym, czy nie. Naprawdę, porządny z ciebie. Kyro, nie wydaje się. Ruszaj teraz po mój łuk. Powinien być przy ciele Nikolasa. Oj, dobra, gubiny. Zobaczę, co da się zrobić. Bywaj więc, nawet... przyjacielu. No. I uważaj na siebie. Te cholerne gobliny to upierdliwe sukinsyny. Problem z tymi goblinami jest taki, że ja nawet nie jestem... A, przy okazji pisaliście mi o tym skórzanym mieszku, że tutaj przegapiłem, także też dzięki, bo zwróciłem na niego uwagę specjalnie teraz w trakcie dialogu, że nieotwarty tutaj zostawiam 100 bryłeczek jeszcze, łopanie, to będziemy mieli za chwilę na tą zbroję za 1100, jak dobrze pójdzie, hehehe. No, nauczyć by się siły by trzeba było, bo ja nie jestem w stanie na tego goblina walnąć. Jeszcze jeden poziom dobić na ścierwojadach chociażby, kretoszczurach, wtedy byśmy mieli 16 punktów umiejętności. Ja mam 10 tylko kurde wkryta, to jest tyle co nic, a siły też wcale, ale gdybyśmy mieli lepszą siłę, to możemy też mieć, wiecie, tą siła to jest pierdyknięcie z łapy, plus by można było założyć lepszą kosę jakąś, a pieniążków mamy, więc kupić by można było jakąś sobie fajną. Czy ja bym był w stanie jakoś wskoczyć po ten łuk, nie umrzeć i wyskoczyć? Wydaje mi się, że mała szansa jest na to. Kurczę, wiecie, jakbyśmy mieli więc lepszą broń i więcej siły i może kryta jakimś cudem, to byśmy mogli też zdobyć sporo jakichś towarów różnych, skór i tego typu rzeczy, więc byłoby fajnie. Dobra, to wiecie co? Ja teraz spróbuję jeszcze sobie tutaj zrobić taką akcję samobójczą niestety troszeczkę, ale podpłyniemy sobie tam trochę do tych goblin. Wow! Wskoczyłem do wody i mi wywalił Access Volation! Dobra, to za chwilkę się widzimy. Dobra, cwańki, nie wiem o co chodzi z tą wodą, ale nie jestem w stanie w nią wskoczyć. Już mi trzeci raz wywalił Access Volation, gdy wskakiwałem do wody, więc pójdziemy naokoło, a co? I przy okazji sobie trochę też pogadam w sumie, bo tak pomyślałem, że to dobra okazja będzie, żeby pogadać, więc tak chciałem zapytać, jak wam się póki co seria podoba, czy czegoś wam brakuje, czy czegoś jest za mało, czegoś za dużo, czy wszystko jest ok, nie za cicho, nie za głośno, nie za ciemno, nie za jasno i tak dalej. Możecie w komentarzach zaszaleć, napisać mi wszystko, co tylko chcecie. Mam nadzieję, że jest ok, tak z grubsza, bo staram się, żeby było. Wiecie, czwarty odcinek, dobra okazja, żeby tam coś nieco o tym wspomnieć, tak mi się wydaje. Musimy iść tędy chyba, jeśli nie chcę wskakiwać w żadną wodę. I tak jak mówię, no najbliższy plan jest taki, żeby wbić jeszcze chociaż trochę punktów nauki w siłę, bo i tak Mroczne Tajemnice będą obfite
to bardzo obfite w punkty nauki, będzie tego od groma, więc spokojnie powinniśmy tutaj sobie z punktami nauki poradzić w przyszłości, nieważne jaką drogę byśmy obrali. Mam taki lekkości napój, wydaje mi się, że to będzie dobra okazja, żeby spróbować za jego pomocą tutaj zaszaleć, zrobić taki turbo hit. Są czarne, wredne gobliny. Tutaj gdzieś powiem, jest ten łuk Kyro, którego, Jezu, nie mogę podnieść, bo mnie gra troluje. Gdybyśmy wyprowadzili, kurczę, ja mam tylko minutę na tym, to niewiele, na tej miksturze. Gdybyśmy wyprowadzili trochę te gobliny, ja bym był, ej, co to za tańce goblińskie mi tutaj robicie? Jakbym chociaż ten łuk złapał. No, dlaczego się nie kliknąłeś łuku? Dobra, mamy to. Czy wywali mi się gra, jak będę próbował wejść do wody? Zobaczymy za chwilę. Bo wodą będzie bardzo szybko można przepłynąć z powrotem. Ale mamy łuk, więc będzie quest zrobiony. Sejwik, błagajmy o... Tak, udało się, dobra. Teraz gobliny już nie będą nas ścigać. My będziemy mogli spróbować przedostać się tutaj chociażby wybrzeżem z powrotem, także spoko. Dziwna sprawa, że normalnie mi tutaj giereczkę wywalało. Czy ten jaszczuro, znaczy ten topiel, co będziemy je bardzo chciał gryźć w dupsko? Mam nadzieję, że nie, bo ja jestem... Ty, to minutę miało trwać ten turbo sprint, a on trwa i trwa i skończyć się nie może. Co tu się dzieje? O, ty, to niezła minuta. Serio? Trwało to minutę? Aż sobie sprawdzę chyba później w Vegasie. Dobra, siema, Kero. Także, no, człowieki, piszcie, bo bardzo chętnie usłyszę wszystko od was. Naprawdę cieszę się, że jesteście i oglądacie, więc chciałbym, żebyśmy spędzali ten czas fajnie, razem, wspólnie. Mam łuk. Mam twój łuk. To wspaniale. Ile bryłek? Łuk. Nie wiesz nawet, jaką sprawiłeś mi radość. Dzięki. A oto ruda dla Korta. Interesy z tobą to czysta. To jeszcze musimy znaleźć tego drugiego typa. Tylko pamiętaj, że dałeś słowo. Dla przymiotników ja już jestem martwy. Bywaj, przyjaciel. No, bywaj. Mam nadzieję, Kyro, że ten deal mi się nie odbije czkawką. Hehe. Ale jak się nazywał ten drugi typo? Dziennik. Pomóc Serevinowi. Mam 20 tych. Przynieść mu. No co jest za kliknięcie? Obóz przemytników. Pomogłem Kyro, a zamian do mi rudę. Kyro i postawiłem zataić przed Kortem, żeby były przemytnik wciąż żyje. Może teraz Kyro rozpocznie nowe, lepsze życie jako myśliwy? Ale jakoś w to wątpię. No, zobaczymy. No nie wiem. Może nie powinienem tego robić, ale już trudno. Nie wiem za bardzo, kogo tam jeszcze miałem sprowadzić, bo strasznie tutaj, o Boże, jakie to jest długie szaleństwo. Ty, a ja już przypadkiem Diego nie miałem paczuszki oddać, to zróbmy to jeszcze na koniec odcinka, cwęki. Wydaje mi się, że to będzie dobra opcja, także jeszcze skoczymy do Diego, powiedzmy mu, że udało nam się dobić dealu, oddamy mu, co tam dostaliśmy dla niego. Ty, mam nadzieję, że nie sprzedałem tych rzeczy, które dla niego miały zostać dostarczone. Także jeszcze szybko. W sumie, kurczę, jestem na tyle blisko, że już mi się nie chce tego wycinać, pozwólcie. A, przepraszam bardzo, bo ja wiem, że tutaj rodzinka kretoszczurów żyje. Ty, a tam jakieś ciało jest jeszcze. A kto tutaj zginął? O, ty kretoszczurze kaskudniku, najgorszy bydlak o śmierdzielu w obuzie. Czemu mnie tak gryziesz mocno? Nie gryź, robina, kurde, gnoje parszywe. Zaraz tu mielonkę z was zrobię. Ty, bo ja zaraz na PHP będę. Jak mi ten kretoszczur będzie tak gryzdał. Ty, tu jest niewidzialny kretoszczur jakiś? Czy to ten tak kwiczy? O Boże, już chyba, że mamy niewidzialnego kretoszczura, jeszcze jakiegoś impostora tutaj, bo tak kwiczało bardzo. Dobra, cześć piekielnik. Ty, a tutaj nie przypadkiem to nie było tak, że jak ja dotknę to ciałko, to przyjdzie tutaj gościu, który... Ej, znalazłeś tego martwego nowicjusza, ja go zabiłem i mnie będzie atakował? Mamy bryłkę rudy, monetę, amulet Fao, bonus życia 10 i stalowy język, to jest mega, super, hiper fajna broń na początek. Jakbym tylko dobił 12 punktów siły, co wcale nie jest wykonalne, to by było koks i siła, kurde, brońka. Ale mamy też amulet 10 HP, możemy go założyć, bo na razie go nie oddam nikomu, a 10 HP może uratować życie, pamiętajcie, nawet jeden punkt może uratować życie. Może, no, rozgraniczyć naszą dyntkę od naszego dalszego bieganka i wiecie, nie wkurzania się, że znowu padłem. Ale ten stalowy język, no, przyjemna broń, rzeczywiście na start. Okej, cześć Diego, w sumie dziwne, że wcześniej cię nie zagadałem, ale byłem tutaj po twoją rudę w kuferku zamiast dla ciebie. Znalazłem obóz przemytników. Zdołałem odnaleźć obóz tych przemytników. To świetnie. Tylko zachowaj to dla siebie, nie powinni wiedzieć. Wróć z bukami, to wtedy pogadamy. To były łuki Diego. A ja je sprzedałem! Nie! U kogo ja je sprzedałem? Za... Trzymaj się. Za co? Ja za rudę sprzedałem? Dobra, idziemy je odkupić. Oh fuck! Sorry, dobra, lecimy szybko kupować łuki z powrotem.
O, najgorzej. Dobra, mam. Biorę wszystkie łuki, nawet ten dziadowski krótki łuk odkupię od zioma. Ale kurde, wtopa, najgorzej. A teraz, o Jezu, jakie to pieniądze kosztuje. O matko, no dobra, no musimy jakoś tu przebimbać teraz to. Ale kurde. Ty, ja mam, no tak, mam tą kasę, też muszę pamiętać, że to nie moje pieniądze do końca. Ale opcja, no ja pierdykam, co tu się stało? Trzeba będzie sprzedać trochę syfu, mam nadzieję, że nie sprzedam tylko nic, co będę żałował później, że to sprzedaję. A jakiś srebrny talerz, okej, nie wiem w sumie skąd to wziąłem. Sprzedam trochę tutaj tych pierdółek, pazury, dobra, sprzedam pazury. Skóra błotnego węża, chyba mi się nie przyda, i tak będę mógł ją zebrać, jak zabiję jakiegoś błotnego węża. Pazury topielca, to nie są z tego z topielca, co ten, skóra cięstwora. Okej, prawie że, lutnie ci oddam. No i jedna bryłeczka, naprawdę. Dobra, masz pochodnie, za frejko, oddaję prawie że. Dobra, mam nadzieję, że nie sprzedaję teraz mu znowu czegoś, co będę żałował. Ty, masz, czekaj. Nie, nie wstecz! Aaaa, co ja klikam, dlaczego? Nie. Aha, bo widzę, że ci przybyło stali znowu 7. Dawaj to. Dobra, ja robię szybki handel i widzimy się za moment. Dobra, przyjąłem handel i udało się odzyskać, także lecimy od razu Diego, oddać jego łuki. Ale totalnie wyleciał mi z głowy, bo wiecie, na myśli paczka, znaczy gdy słyszę paczka, to mam na myśli od razu, że to wszystko jest już spakowane i na przykład jest nazwane paczka dla Diego i jak pójdę mu ją odniosę, to będzie szczęśliwy. A tu się okazało, że to była paczka z łukami i oczywiście mi uciekło i sprzedałem je wszystkie, licząc na to, że ujo, ale ukradłem kogoś na łuki, piękne kurde tutaj ilości. No, trzeba z tym uważać, bo naprawdę, można właśnie tak skończyć, że dodatkowo zamiast już zakończyć zadanie, dobiegam w kółko. I Diego, jesteś w swoich... A, przed chatką siedzisz sobie, cześć. Znalazłem tam obóz. Oj, kolejny poziom! Dlatego wróciłeś w jednym kawałku. Dokładnie. I każdemu się ta sztuka udała. Świetnicy nie przypadają za nieproszonymi gośćmi. Coś wspaniałego. Ale sprawdźmy, czy masz to, o co tam wyruszyłeś. Tak, oto i moje piękne łuki. Naprawdę, wykonałeś kawał solidnej roboty. Daj te bryłki jako podziękowanie za trud. Ale musiałem do nich dopłacić jeszcze 100 bryłek. Może... Zwolnij, chłopcze. Ciesz się, że dorzuciłem coś ekstra. Teraz przynajmniej wyszedłeś na czysto. Zapamiętaj sobie na przyszłość, że ze mną się nie negocjuje. Mimo wszystko muszę przyznać, żeś wart tej rudy. I być może będę miał jeszcze dla ciebie w przyszłości jakąś robótkę. Dobra. Nie ma co. Wiesz co, mógłbyś się czegoś nauczyć? Chcę tej siły. Chcę więcej bicka. Proszę o bicka. Czy mogę zrobić sobie aż 15 siły? Mogę. A weźmy, wywalmy wszystko w siłę, co mogę. Pewnie za chwilę się skończą. Ty? Tak, nie mogę cię nauczyć więcej. Jest bic zrobiony i chyba to oznacza, że założymy sobie nową kosę i będziemy mieli dużo wszystkiego. No i pięknie. Wywaliłem wszystkie punkty nauki na to, ale mamy 36 siły, co oznacza, że możemy założyć stalowy język jeszcze z nadwyżką. Brakuje mi trochę tylko kryta. Jakbyśmy jeszcze z jeden poziom wbili w kryta, by było 20 kryta, to 20 kryta plus ten stalowy języczek mogłoby całkiem solidnie działać. Dobra, ale na dzisiaj to wszystko. Dzięki wam bardzo za obejrzenie. Sub, dzwonem, łap w górę i komentarz z waszej strony będą mile widziane. Coś tam jeszcze możecie zostawić? No, jakieś tam wspieranko. O łapie chyba mówiłem w górę już. W komentarzach, jakichś tutaj różnościach, pysznościach. Zostawiam wszystko do waszej dyspozycji. Lecę montować szybko ten odcinek. I miłego. Na razie, cześć. Pa, pa.